Dlaczego gąsienica zamienia się w zupę? I czy to boli? Czy istnieją biedronki, które leczą rośliny? Czy motyle robią sikupki? Dzień dobry. Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedzi w tych przepięknych dwóch książkach autorstwa Marii Maj Klepackiej. Są to przepiękne dwie książeczki, dwie części. Są to troszeczkę takie bajki, a troszeczkę atlas przyrody, pierwszy atlas przyrody dla dziecka. Ale powiem Wam, że mimo iż one są dla dzieci, to naprawdę nawet dorosły człowiek może bardzo dużo się nauczyć z tych książeczek. Marysię poznałam na grupie Zielone Inspiracje. Jest to grupa na Facebooku Zielonego Pogotowia. Pewnie większość zna tą grupę. Linki oczywiście wszystkie zostawię Wam na dole pod filmem. Marysia jest też znana z przezabawnych historyjek rysunkowych, z rysunków. Sami zresztą zobaczcie, bardzo trafia w sedno. Widać, że jest ogrodniczką i z niejednym problemem się mierzy ogrodnika. Zresztą też w tych książeczkach są Marysi ilustracje i fotografie. Książeczki są bardzo ładnie wydane, są w twardej oprawie. Każda książeczka ma przepiękną zakładkę kolorową. Możecie też poprosić o jakiś autograf autorkę tej książeczki. Poza ilustracjami też w książeczce znajdziecie piękne albumowe zdjęcia, takie zdjęcia makro. Są też takie rysuneczki skale, jak wygląda owad w skali 1:1. Przy każdym owadzie jest taki rysunek. No naprawdę jest książeczka przepiękna. Na wstępie Wam powiem, że ten odcinek nie jest w ogóle sponsorowany przez nikogo. Marysia nawet nie wie, że ja go nakręcam. Ja jej tylko wspomniałam, czy mogę tam na filmie pokazać tą książeczkę. Ale one są tak piękne, tak mnie ujęły, że aż postanowiłam właśnie nakręcić o nich odcinek, żeby pochwalić się nimi. Głównym bohaterem każdej części jest ślimaczek Kubuś i on wędruje sobie po ogrodzie, spotyka różne właśnie owady i zadaje im ciekawe pytania. I w ten sposób dziecko, no i nie tylko dziecko, bo dorosły też, właśnie poznaje bardzo ciekawe fakty z przyrody. Na przykład tutaj jest biegacz fioletowy. Ja o nim też wspominałam w moich poprzednich filmach, że poluje na ślimaki. Nawet dałam fragment filmu. I dokładnie w tej książeczce jest rozmowa ślimaczka Kubusia na temat, co je biegacz fioletowy. Kubuś pyta, a co ty zjadasz, biegaczu? Larwy, czczownice, ślimaki. Ślimaki? Przeraził się Kubuś. Nie takie jak ty, zaśmiał się biegacz. Wolę takie bez skorupek. Ludzie ich nie lubią, a ja chętnie pomagam się ich pozbyć. Muszę lecieć! Zakrzyknął biegacz i już go nie było. Także potwierdzam, książeczka jest przeciekawa, bardzo dokładna, rzetelna też.
Naprawdę można się z niej bardzo ciekawych rzeczy dowiedzieć. Jest bardzo fajnie napisana, bardzo tak ciekawie. I po lekturze tej książki mały czytelnik na pewno będzie potrafił rozpoznawać podstawowe owady i pająki występujące w naszych ogrodach. Także jak pójdzie później z wami na ogród, to będzie szukał specjalnie nawet tych bohaterów, o których czytaliście. I na pewno te wszystkie informacje przydadzą im się na lekcjach przyrody później w szkole. I chciałam się też podzielić z wami moją małą radością, bo właśnie w tej książeczce jest zamieszczone zdjęcie zrobione przeze mnie. Jest to zdjęcie gąsienicy nastrosza lipowca. Marysia jakiś czas temu na grupie poprosiła, żeby przysyłać jej zdjęcia różnych gąsienic. No i właśnie osoba, której zdjęcie zostanie umieszczone w książce, zostanie jakby wynagrodzona tą książką. Tutaj zobaczcie kanał YouTube, moje uprawy, zdjęcie numer 4. Bardzo Marysiu dziękuję, bardzo się cieszę. I słuchajcie, pierwszą część sobie kupiłam na Allegro, tam na dole wam pod filmem dam link do aukcji. Zachęcam was, bo naprawdę te publikacje są wyjątkowe, są bardzo ciekawe i bardzo je się wspaniale czyta, ogląda i myślę, że spodoba się i małym czytelnikom, i dużym. No i będę się żegnać na dzisiaj. To będzie tyle. Żegnajcie, pa, pa!